A może to po prostu książka jest gówniana? Na, 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 na. Dzień dobry. Dzień dobry. Ustaliliśmy przed chwilą, że nie będziemy się przedstawiać jako podcast Beka. Więc właśnie to zrobiliśmy? Nie. Z tej strony Joanna. I Tomek. I Tomek. Wiecie skąd. Sami wiecie skąd. O. I będzie to odcinek o filmie, któryśmy wczoraj widzieli, czyli Czerwona Jaskółka. Dodajmy, oryginalny tytuł to Red Sparrow. Czyli wróbel. Tak, czerwony wróbelek, czerwona wróbelka, nie wiem. Czerwona wróblica, takiego tytułu bym sobie życzyła. Okay. Moja refleksja na temat tego, dlaczego polski dystrybutor zdecydował się na tłumaczenie jaskółka, nie wróblica, jest takie, że nie wiem czy wiesz, ale wróblica w polskim języku, w polskiej tradycji językowej oznacza coś złego, coś nieprzyjemnego, jakiś niefart, feler. Wiedziałeś o tym? Nie, ale mam dwa pomysły, dla którego to mogło być wróbel. To znaczy, po pierwsze, w słowie wróbel jest słowo rubel, co jest związane z rosyjską walutą, gdzie dzieje się akcja. Bang! A to zresztą mówiłam ci wczoraj o tym, że wydaje mi się, że sparrow, dlatego że końcówka niefonetycznie jest off, czyli kojarzy się z rosyjskim nazwiskiem. Tak, no zresztą jak ja powiedziałem bratu, że byłem na filmie Czerwona Jaskółka, no, to czerwona, nie? Samo czerwona mu wystarczyło. Sama czerwona. Ale jaskółka jest dlatego, że to jest ostatnio już nawet jaskółka wiosny nie czyni. No jedna jaskółka filmu nie czyni, tak bym powiedziała odnośnie tego filmu. Oj tak. Inna rzecz, że trochę mnie dziwi, że w ogóle wróblica, dlatego że wróbel jest takim ptaszkiem, który jest bardzo popularny, występuje wszędzie, występuje... To czytałam, zadałam sobie trochę trudu, weszłam. Znalazłam się dzisiaj na Wikipedii, wpisałam wróbel. Przeczytałam o zwyczajach tego ptaszka i pomyślałam sobie, że to w ogóle nie pasuje. No poza tym, że to jest mały, drobny ptaszek. I... Ale wiesz co? Wróbel dla mnie troszeczkę pasuje. Bo to jest taki... Niepozorny, nie? Niepozorny, ale też weź pod uwagę, że w tym filmie wszyscy są tajnymi agentami. No. I to jest takie, wiesz, to jest podobna sytuacja jak w Johnny Wicku, przy czym tam było to ograne i zrobione sobie trochę dla jaj, że wszyscy tam są seryjnymi zabójcami. Mhm. A tutaj mamy taką wielką konspirację, przy czym każdy okazuje się jakimś agentem, część podwójnym, więc już w ogóle dzieje się dużo, tak jak właśnie wychodzisz na ulicę i widzisz gołębie i wróble, to tam właśnie są w większości... Panowie to byłyby gołębie, a panie to byłyby wróbelki. Mhm. Nie wiem, po prostu... Nawet nie będę udawać, że tego słuchałam. Ale zacznijmy od czegoś, oprócz tego, że prowadzimy chaotyczną dyskusję o samym tytule. Może zacznijmy od tego, powiedzmy sobie, co nam się w tym filmie podobało, co nam się w tym filmie nie podobało. Bo spełnijmy nasze fantazje, tak jak niektórzy przy okazji tego filmu. Można by zarzucić komuś, że... A to dojdziemy do tego, dobra? Że jest chorym z bokiem! To dojdziemy do tego, bo ja mam jedną... Dojdziemy. Mam jedną rzecz do tego. No. Bo zacznijmy od tego przede wszystkim, że to jest film na podstawie powieści byłego agenta CIA. I za scenariusz odpowiadał pan Justin Hyde, chociaż chciałbym go czytać Hyde dzisiaj. No taki Mr. Hyde, można powiedzieć, przy okazji tego filmu. Tak, i pan, który odpowiada za scenariusze filmów, które nam się w miarę podobały, albo słyszeliśmy o nich dobre rzeczy. Czyli Lekarstwo na życie przede wszystkim. Tak. To jest film, który nam się podobał, może niekoniecznie, jeśli chodzi o tę warstwę scenariuszową, bo pod tam koniec. Przede wszystkim nam się zdjęcia podobały, scenariuszowo on się w pewnym momencie zaczął sypać. No niemniej jednak pomysł na film był dobry, fajny i całkiem nieźle zrealizowany. Tak, a ja ciągle dużo dobrego słyszę o filmie Droga do Szczęścia. Przy czym jakoś nie mogę się zebrać, żeby go obejrzeć. No ale był też chociażby scenarzystą Jeźdźca znikąd, który też film przeszedł dosyć głośnym echem przez polskie kina. Mhm. Więc wydawało się, że ten scenariusz powinien być w porządku w miarę. Mhm. Ale to, co z nim zrobił pan Francis Lawrence, no to mam wrażenie, że jeden drugiemu wyrywał, że tak powiem... Jennifer Lawrence. Po pierwsze Jennifer Lawrence, a po drugie taką palmę pierwszeństwa, kto tutaj ma prowadzić ten film, bo dla mnie on się bardzo mocno tak po 15 minutach gubi i nie wie, w którą stronę chce pójść i dotyka łapie zbyt wiele jaskółek za ogon. Tak.
problem z tym filmem jest przede wszystkim taki, że tutaj jest całkowicie rozwalony potencjał, bo historia sama w sobie zła nie jest. Właśnie, historia sama w sobie zła nie jest. Problem polega na tym, że to jest film, który jest zaklasyfikowany jako thriller łamany na film szpiegowski i życzylibyśmy sobie od takiego filmu, żeby on nas trzymał w napięciu. No, to byłoby dobre. A problem jest taki z tym filmem, że na przykład ja ci powiedziałam na ucho, tak mniej więcej chyba, kurczę, minęło pół godziny trwania filmu i ja ci powiedziałam, że w ogóle mnie nie obchodzi, jak to się dalej potoczy. W ogóle. Bo historia jako taka, bo nie powiedzieliśmy o niej nic, absolutnie. Przeczytamy wam opis z Filmwebu, bo jest swoją drogą błędny, ale to powiemy dlaczego. Młoda Rosjanka wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się uwodzić szpiegów. I to się zgadza. Przy czym nie jest punktem wyjścia, dodajmy. Nie jest punktem wyjścia, bo to nie muszą być szpiedzy. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o wydobywanie informacji za pomocą w dużej mierze swojego ciała. Tak. A punkt wyjściowy jest taki, że ta nasza Jennifer Lawrence, która tutaj gra Dominikę Jegorową, jest baletnicą, której coś nie wyszło i żeby utrzymać matkę i mieszkanie, to dostaje od swojego wujka, który jest w SWR, szansę na pokazanie się i zasłużenie się dla ojczyzny i trafia do tej obóz czwarty, jeśli dobrze pamiętam. Szkoły dla dam. Szkoły dla dam. Dla dam nie tylko, bo tam są też chłopcy. Oj, są. I te, dziewczynki to są Sparrow, a z tego co pamiętam, to panowie byli krukami, jeśli dobrze mi się wydaje. Gdzieś tak, to padło. Tak, jakoś tak. No i tutaj te kruki bylibyśmy w stanie jakoś zrozumieć, nie? Dobra. No dobra, już zęsaliśmy nad już, tytułem, dobra, to nieważne. To, ale okay. Czytamy wam dalszy fragment tego opisu. Uwaga, niebawem zostaje wysłana do Finlandii. Nie! Gdzie musi wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy. I byłoby spoko, gdyby nie ta Finlandia. Bo ona nie została wysłana do Finlandii, gdzie musiała zdobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy. Tak, ona została wysłana do Budapesztu. A może Budapeszt jest w Finlandii? Tylko, że my jesteśmy zbyt głupi, żeby się zorientować, że to jest... Nie? Wiesz co? To twoja teza oczywiście jest absolutnie ironiczna i ja wiem, ale z drugiej strony... A może my żyjemy w świecie, w którym Budapeszt jest w Finlandii, a film nie musi mieć sensu. Prawdopodobnie, ale mnie raczej śmieszy coś innego. To znaczy, zobacz sobie, jak tutaj te języki wyglądają. To znaczy, wiesz, węgierski, to byśmy się spodziewali, że usłyszymy jakieś takie chociażby... Egesz magesz, nie? Statystów mówiących o gulaszu, nie? Mhm. Ale no niestety to kompletnie nie ma. Dlaczego istnieje. Tutaj wszyscy mówią po angielsku, nie? Nieważne, czy jesteśmy w Rosji, nieważne, czy jesteśmy w Budapeszcie, nieważne, czy jesteśmy w Austrii i teraz nieważne, czy jesteśmy w Londynie. Wszyscy mówią po angielsku. Mało tego, oni mówią po angielsku, ale od czasu do czasu słyszymy taki pseudorosyjski akcent. Tak, to mi tak bardzo przeszkadzało, bo w tym kontekście w ogóle, gdzie większość bohaterów tutaj to są Rosjanie, a przynajmniej no, Jennifer Lawrence gra Rosjankę, więc no. Po czym poznać Rosjanina w filmie Czerwona Jaskółka? Mówi po angielsku z rosyjskim akcentem. Tak, przy czym nawet, wiecie, te zebrania tajnej tego SWR, najwyżsi, najważniejsi ludzie służb specjalnych w Rosji mówią po angielsku, bo tam gra Jamie Irons, więc no, wiesz. Złym imperialistycznym języku. Dokładnie. A przez to tak bardzo się wyróżnia Joel Edgerton, który mówi z tak bardzo amerykańskim akcentem, że bardziej się chyba nie da. Oh, come on! Mariusz Max Kelanko mógłby zapowiadać ten film. Nie, naprawdę. Cała intryga plata się wokół tego, że mamy dwóch bohaterów prawie że równoległych. To znaczy... Dwoje, przepraszam. Jak najbardziej dwoje. Bo jest nasza Dominika, zwana Katią. No i właśnie Joel Edgerton, który nawet nie wiem, jak ma na imię w tym filmie, bo to chyba nie jest specjalnie istotne. Nate Nash. A no tak, przecież bardziej amerykański. Nate Nash. Uncle Sam. Hello. Nawet się zastanawialiśmy, czy może być bardziej amerykańskie imię niż Nate Nash. Pewnie John Smith mógłby być, ale no... John Doe. Momentami to jest taki John Doe. Przy czym tych bohaterów oczywiście coś połączy. Wspólna misja, czy cokolwiek inny... Co? Czy penis? No, powiedzmy. Zepsułam ci pointę. Nie wiem, o czym chciałem mówić teraz na pewno. Nie, wiecie, my się śmiejemy z tego filmu, bo nas mocno rozczarował. Mam początek, który mógłby być obiecujący, ale kompletnie nie jest. To znaczy, pomysł na niego jest okej, okay, że mamy równoległy montaż, podczas którego... Czujcie te sceny, na przykład, kiedy jest pokazane, że ktoś tańczy... Przepraszam, no cię przerwałam. Haha, wiesz jak to jest teraz. No, mamy takie... Ja ciągle wiem, jak to jest. No.
I co? Przerwałaś mi świnio. Ale kojarzycie te sceny filmowe, kiedy ktoś tańczy albo jest pokazana taka prozaiczna czynność na przykład, albo prozaiczna, albo artystyczna, to się często zdarza. I mamy przebitki z tego, że mamy jakąś tajemnicę, ktoś gdzieś idzie, rozwiązuje jakąś zagadkę, zaraz będzie coś strzelał. Jest ciemno. Jest ciemno. I to ma trzymać w napięciu. I często to się sprawdza. W tym przypadku się w ogóle nie sprawdziło, bo tutaj nie ma w ogóle takiego podsycenia ciekawości. To się tu w ogóle nie sprawdza. No właśnie o tym mówiłem, jeśli chodzi o montaż równoległy, no. Więc wyszło mi słowo dokładnie to, o czym chciałem mówić. No wiesz. Otóż nie dość, że te dwie rzeczy nie są symetryczne, to znaczy w pewnym sensie są pod tym względem, że coś bohaterom nie wychodzi, ale to nie jest jakoś super zauważalne, żeby oni mieli jakoś, ich losy były jakoś super równoległe. Mam wrażenie, że trochę tak próbowano to zrobić. To my mamy poczuć jakąś sympatię do tych bohaterów. Tak? No mam wrażenie, że to chciano osiągnąć na przykład dając Jennifer Lawrence chorą mamę i no pokazując tak, kilka scen. Dobra. Przy czym ja mam wrażenie, że tej postaci się nie da polubić. Bo ona jest... Zaznaczmy od razu, to jest jedyna postać, która ma jakiekolwiek motywacje w tym filmie. Ona jest, bo ma chorą mamę. Ona jest z jednej strony tak zwanym everymanem, a z drugiej strony jest... prima balleriną. Właśnie problem z tą postacią jest taki, że nam się non-stop mówi o tym, że ona jest wyjątkowa, a poza tym, że się mówi nam, że ona jest wyjątkowa, nic na to nie wskazuje. Ja się nie zgodzę. Ona jest wyjątkowa z prostego powodu, bo ona na swojej pierwszej misji, właściwie jedynej, jaką obserwujemy tutaj, od razu ma taki tryb super szpiega. To znaczy ona doskonale wie, co zrobić, gdzie coś podłożyć, kogo szpiegować. I chociaż robi to w dziwaczny sposób, to jej to jakoś uchodzi płazem. Więc ona ma super talent. To się nazywa szczęście. Mimo tego, że od pewnego momentu byśmy mogli stwierdzić, ej, no przecież ona połamała się na tej scenie, ona już ma pecha i mama i tak dalej. Tak, to ona potem ma takiego farta w tym śledztwie, ale że... my jej w ogóle nie widzimy jako jednostki wybitnej. Nam się bardziej o tym mówi. I podczas tego, kiedy ona ma to swoje szkolenie w tej, że tak użyję cytatu, szkole dla kurew, albo kiedy już prowadzi tą swoją misję, swoją drogą w ogóle, jak to jest możliwe, że na pierwszą misję szpiegini zostaje wysłana, o tak po prostu, ma ważne zadanie i jakoś średnio się to kontroluje i ma się do niej całkowite zaufanie. Dodajmy, że to nawet jest tam pół biedy, że to jest nowicjuszka, ale do niej wszyscy mają problemy, z nią mają wszyscy problemy podczas tego szkolenia, bo ona się nie zachowuje tak, jak oni by chcieli. No. Gdyby nie wujaszek, Wania swoją drogą, ma na imię Wania. I ty się z tym nie zgadzasz, ale ja uważam, że wygląda w 98% jak Putin. No, jak kuzyn Putina, no. Dobra, no, to jest ale bardzo bliski kuzyn Putina. Dla mnie on mógłby być dublerem Putina. Tak, ale gdyby nie to, że wujaszek jakąkolwiek tam, ale sprawuje nad nim jakoś pieczę, tam broni, no to ona prawdopodobnie nie wyszłaby z tej szkoły nigdy. Bo no, robi tam parę rzeczy, które nikomu się tam nie podobają specjalnie. Ale też ta postać nie jest poprowadzona w taki sposób, w jaki musimy o tym powiedzieć. Została przedstawiona bohaterka Katniss Everdeen w Igrzyskach Śmierci. Postać grana przez Jennifer Lawrence i reżyserowana przez... Też pana Lorenza. Też pana Lorenza, zbieżność nazwisk przypadkowa w tym przypadku. No to nie jest taka bohaterka, która jest buntowniczką, która ma mocny charakter. Ona... takie odnoszę wrażenie, że trochę się zachowuje tam jak słoń w składzie porcelany. Że jest tam troszeczkę... No jest tam przypadkiem. Wiesz co, na nie początku wie, to się jeszcze sprawdza, bo ona tak na początku nie wie, gdzie być. Trafiła. Nie wie do końca, gdzie trafiła. Jest zaskoczona tym, z czym przyszło jej się mierzyć. Ale to nie jest bohaterka o silnym charakterze, która robi wszystko tak, żeby jej było na wierzchu. Ona po prostu się jakoś tam ślizga. No, o tym mówiłem przy tym szczęściu, nie? Że jej się jakoś tam udaje zawsze. Że nawet jak coś jej kompletnie nie wyszło i podczas misji to zawaliła po prostu dokument, nie? To i tak jest w stanie komuś tam, ktoś jej uwierzy, że ona tak chciała specjalnie, żeby zyskać kogoś tam zaufanie, nie? Nawiasem mówiąc, inna rzecz, że w zasadzie wszyscy kadeci w tej szkole sprawiają wrażenie, jakby oni nie do końca wiedzieli, po co tam są, bo z jednej strony trafiają na szkolenie, które jest bardzo specyficzne,
które opiera się w 90% na Uwodzenie. uwodzeniu, na cielesności, na seksualności, która jest całkowicie obdarta z emocjonalności. A z drugiej strony oni się wszyscy wydają tym zaskoczeni. Trzecia rzecz, że pani, która ich szkoli, mówi im rzeczy, które są oczywiste. Ona mówi im rzeczy, które oni, trafiając na takie szkolenie, powinni wiedzieć i których się powinni spodziewać. No to ja nie wiem, czy to były rzeczy, które nam się podobały, czy nie podobały w tym To były rzeczy, które nam się nie podobały, jeszcze nie skończyliśmy. filmie. Wiem, zdecydowanie wiem. Czy mam mówić więcej o naiwności scenariusza? Czy mam mówić więcej o pseudopotencjale szpiegowskim? O ten film, Myślę. on w ogóle jeszcze, przepraszam, że nie pozwalam ci dojść do głosu. On jakby chciał rościć sobie prawo do bycia thrillerem psychologicznym w pewnym sensie, a tutaj też to się całkowicie nie udało. To też jest takie dosyć powierzchowne i bardzo mocno. Szwy, którymi są zszyte fragmenty tego scenariusza, są bardzo w moim odczuciu luźne, tak mówiąc metaforycznie. Co mi się jeszcze nie podobało, to życzyłabym sobie w tym filmie tego, żeby były w nim kostiumy na miarę Atomic Blonde. Bardzo bym tego chciała. No, wyszło jak wyszło. Ja muszę się jeszcze czegoś innego przyczepić do scenariusza, bo ja mam ciut lepsze, mam wrażenie, odczucia niż ty z tego filmu. To znaczy, ja w nim widzę absolutnie wszystkie, i to jest największy problem. Widzę wszystkie elementy filmu szpiegowskiego, które w tym filmie są. Są wszystkie, pełen zestaw, wiecie. Są gadżety, jest jakiś agent, który tak cichaczem, ale sprawuje pieczę nad tą naszą panią. Są cała masa zdrad, cała masa jakichś takich przejść na jedną, to na drugą stronę. Absolutnie wszystko. Mało tego, te gadżety, które zostały nam zarysowane, powiedzmy, gadżety. Obieraczka do człowieka. Obierzka człowieka to już jest w ogóle fantastyczna sprawa. Ale one, te, które zostały na początku nam pokazane, to na końcu wracają w tak bardzo oczywistej formie, że to jest po prostu. I to, co mówisz, że szwy tego scenariusza są takie bardzo poluzowane, to jest bardzo dużo dziur logicznych. Tego, dlaczego oni się na przykład parę razy ze sobą spotkali w zupełnie, absolutnie przypadkowy sposób. To nie było zamierzone czy śledzenie. Nie, nie, nie. To w ogóle były jakieś kompletne przypadki. Poza tym, nie powiedziałaś nic o dialogach. Jestem zaskoczony. Bo tutaj dialogi opierają się po pierwsze najpierw na ekspozycji. Ludzie sobie tłumaczą, kim dla siebie są i 3 razy nam powtarzają, co kiedyś zrobili. Co mogłoby być taką sceną, że jest no. Ktoś się do czegoś przyznaje, my to widzieliśmy, ale no teraz widzimy, jakie emocje tą postacią mogłyby kierować. Tego tutaj nie ma kompletnie. Ale i tak moim absolutnym faworytem jest drugie spotkanie naszych agentów, którzy podejrzewają, że jeden drugiego wie, że są agentem, ale jakoś tam do siebie się niby zbliżają. I jedno z pierwszych pytań, które zadaje nasza jaskółeczka, to jest do Amerykanina podchodzi i pyta, czy jesteś patriotą? I ja nie wiem, ile razy padło słowo patriota w tym filmie, ale tak myślę, że o wszystkie razy za dużo, bo to, co z No, patriotyzmem, to nie ma nic wspólnego, to, co oni tutaj robią. dziwię się, że tytuł tego filmu nie brzmiał Czas Patriotów, ale chyba tylko dlatego, że już taki film był. Tak, czas rosyjskich patriotów, jeszcze dodajmy, bo tutaj ci patrioci rosyjscy to jest naprawdę. Znaczy, bo tak, bo to że scenariusz się rozłazi, to swoją drogą, ale to, jak niekompetentni są wszyscy w tym filmie. To się w głowie nie mieści, nie? Bo biorąc pod uwagę, że to jest na podstawie powieści gościa, który był agentem i spisał to na swoich jakichś tam doświadczeniach, No, to tutaj już możemy drżeć. to możemy drżeć, bo ten świat się zawali. To jest, wiecie, to jest takie trochę, taka zimna wojna trochę, nie? Tylko, że oddana w ręce ludzi, którzy są do tego kompletnie nieprzygotowani. I właśnie, 3 miesiące szkolenia i koniec. jeśli mówisz o tej zimnej wojnie, to inny problem z tym filmem jest taki, o czym też rozmawialiśmy, że my kompletnie nie jesteśmy w stanie umiejscowić tego, co się dzieje w konkretnym czasie historycznym. Tak, to prawda. Bo to z jednej strony może się dziać w latach 90., to z drugiej strony może się dziać No, w nowadays, 2020. że tak powiem, No, w 2020 w powiedział. 2020, a równie dobrze może się to dziać w latach 80. Ty mówiłeś, że kojarzyło ci się jeszcze z latami 70., dobrze Tak, kojarzę? ale są te momenty, kiedy wskakujemy i mamy smartfony, No nie? Więc to właśnie. tak I kompletnie nie tutaj wiadomo. jest problem.
może w przypadku filmu, który byłby, po którym byłoby widać, że on jest bardziej przemyślany, moglibyśmy stwierdzić, że tutaj chodziło o pokazanie uniwersalności tego. Natomiast ja w ogóle nie widzę czegoś takiego w tym filmie. Bardziej wydaje mi się, że tutaj po prostu ktoś nie miał pomysłu. Ja mam wrażenie, że tutaj próbowano zrobić właśnie taki thriller szpiegowski z lat 90., tylko że czasem zapomniano, że wrzuciliśmy te smartfony i te telefony, No. których oni używają, są tam kompletnie nie pasują, bo jeśli myślicie, że tutaj CIA albo SWR mają jakieś super gadżety albo jakieś super technologie, które pozwalają, nie wiem, kogoś na przykład namierzyć, to zapomnijcie. Tutaj największym osiągnięciem techniki jest metal, który, znaczy jakieś tworzywo, które zostawia ślad na jakiś czas. W sumie tak samo jak krew albo naskórek, więc No, to wielkie, metka. wielkie No, wydarzenie to nie była jest. No, metka. zwykła metka to była. I kamery. I kamery. Inna rzecz, że samochody nie wskazują na to, żeby to mogło się dziać w latach 90. czy na początku No XXI bo wieku. to jest wielki bałagan. Zobacz, że mamy smartfony, ale dane, najważniejsze dane w tym całym filmie, które zostają przekazywane, są na czym? Na dyskietkach. No I mało właśnie. tego, najlepszy moment tego filmu jest dla mnie taki, że bohaterka czyta dyskietki w laptopie. Nie widziałem, żeby był jakikolwiek laptop, który mógłby mieć wejście na dyskietki, ale widocznie ona w zwykłym Macu ma. Nie wiem, jak to się dzieje, ale no. No ma, no ma. Nie, że jakiś port, czy jakiś osobny nośnik do czytania dyskietek. Nie, no w zwykłym laptopie to działa, nie? No. Absurdy. Absurdy, Absurdy. absurdy, absurdy. Co mogło być przyciągać do tego filmu, to na pewno zwiastun. Zwiastun był zrobiony odpowiednio lakonicznie, z bardzo fajną muzyką, z dużą ilością ujęć Jennifer Lawrence, gdzie ładnie wyglądała w sukienkach. I wykorzystał to, co jest dużym plusem w tym filmie, dużą zaletą tego filmu, a mianowicie zdjęcia. Bo tutaj zdjęcia są zrobione bardzo ładnie. Sama scena, kiedy główna bohaterka jedzie samochodem, prawdopodobnie gdzieś na Syberii się znajduje ta szkoła, bo widzimy ogromną przestrzeń śniegu i samochód, który dzieli praktycznie równoległą linią dwa fragmenty tej połaci śniegu, to wygląda przepięknie. Jedno zastrzeżenie, to co miałem zresztą po wyjściu z kina od razu, że tutaj są bardzo ładne zdjęcia i wiedzą jak filmować, tylko że za krótko. Mam wrażenie, że montażysta nie pozwolił wybrzmieć pewnym obrazom tutaj, bo nawet jak mamy ujęcia budynku, w którym jest SWR. On wygląda super, ale widzimy to przez sekundę, a po czym schodzimy do takiego planu, że już praktycznie nic więcej nie będzie widać, bo nie było budżetu, czasu nie było. Ten film i tak jest za długi. No właśnie i jakby ten film z jednej strony jest niesamowicie długi, bo 2 godziny 20 minut to moim zdaniem jest zdecydowanie za dużo na tę historię, którą mamy przedstawioną. A z drugiej strony, podobnie jak zdjęcia nie wybrzmiewają w pełni, tak w zasadzie nic w tym filmie nie wybrzmiewa w pełni. Ja mam wrażenie, że ta historia poprowadzona przez innego nawet reżysera, gdyby się wziął za to Fincher, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że to trzymałoby w napięciu wtedy. Ten scenariusz wyglądałby na pewno też inaczej, bo mielibyśmy pewnie mniej przewrotek fabularnych, których się wszyscy spodziewają, a więcej byłoby jednak budowania klimatu i nie wiem, wsiąkania w ogóle w Moskwę, bo tą Moskwę można by pokazać jakoś, tylko że trzeba by wiedzieć, jaki to jest czas. Dlatego widzimy blokowisko, które jest z lat 90., po czym bohaterowie dzwonią, mają jakieś wypasione telefony, po czym są w jakimś super luksusowym hotelu i podjeżdża po nich w miarę nowy samochód, po czym mimo wszystko te dyskietki, ja nie wiem, po co no, to się wzięło. No, otóż to. Inna rzecz, że być może tutaj jakiś brak kompetencji, jeśli chodzi o nauki polityczne, wystąpił. Mocne oskarżenia. I dlatego nie mamy porządnie zarysowanego zaplecza politycznego, które powinno się pojawić w takim filmie, a w gruncie rzeczy jest liźnięte. Tak, bo tutaj nie ma właściwie rządów danych państw. Jest tylko i wyłącznie jedna agencja kontra druga agencja i właściwie nic się nie liczy, nie? Tak, i my nawet w gruncie rzeczy nie wiemy, po co to jest. Jakby, to swoją drogą. Kto nad tym czuwa? Do czego to zmierza? My tutaj mamy strzępki informacji, które są sobie wydzierane, ale tak naprawdę nie wiemy po co. Wybaczcie minimalny spoiler, ale zadaniem naszej bohaterki jest odkryć nazwisko kreta w rządzie rosyjskim. Przy czym, żeby ten kret jakkolwiek szkodził, żeby ten facet, który, bo on ma tutaj taką rolę, że jak już mówimy o tym krecie, to on się pojawia w tym filmie i mówi, że on tutaj ma swoje dzieło życia,
Problem w tym, że my nie widzimy absolutnie żadnych śladów jego Tak, my nie wiemy. działalności. My poza tym, że on jest kretem, to nie wiemy, co z tego wynika. Nie wiemy, jakie informacje on sprzedaje. Kompletnie nie wiemy. A najlepszy jest jeszcze motyw tego, że tylko jeden agent amerykański może się z nim porozumieć, bo innym nie ufa, więc jest taki super tajnie ukryty, ale na dobrą sprawę on nie ma żadnego znaczenia właśnie w hierarchii tutaj czegokolwiek, bo on się oczywiście pojawia się w tym filmie, wiecie, to musi być taka postać, która już gdzieś tam będzie, że będziemy mogli odgadywać, kto to jest. Oczywiście to nie było specjalnie trudne, ale on tutaj jest tak na dobrą sprawę tylko po to, żeby zrobić jeszcze kolejną przewrotkę fabularną, bo to dla tego świata nie ma żadnych konsekwencji. Tak. Odnośnie tego, tej seksualności, którą poruszyłaś. Otóż doczytywałem wywiady z Jennifer Lawrence, która, znając się z reżyserem, powiedziała mu, że okej, ona wystąpi w tym filmie, ale pod jednym warunkiem, że ona będzie reżyserowała sceny, w których będzie się rozbierać. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka afera parę lat temu, jakoś 3 czy 4 lata temu, że Jennifer Lawrence w jakiś sposób skradziono, wykradziono, wyciekły jej nagie zdjęcia i od tego momentu ona ma bardzo duży... bardzo mocno wątpi w możliwość zachowania takich zdjęć i tak dalej, więc tutaj reżyser powiedział, że okej, na twoich zasadach będziemy to odbywać, nie? Więc jak ktoś chce iść do kina tylko po to, żeby się oglądać nagie Jennifer Lawrence, to nie jest tak... to nie jest aż tak zauważalne jak w trailerach, które miał to prezentować. Bo na pierwszy plan nie wychodzi nagie ciało Jennifer Lawrence, to bardziej chodzi o taką perwersyjną seksualność samej tej szkoły. Tak, na dobrą sprawę to jest tak, wiecie, bo fajnym momentem tego filmu, jeśli zaczynamy od tego, że dwóch agentów prezentujemy nam równocześnie, przy czym jednym agentem jest, drugi jeszcze nie, byłoby fajnie, gdybyśmy mogli zdecydować, po której stronie my się możemy opowiedzieć. Czy właściwie, żeby była zagadka, bo przez chwilę ona jest, okej, po której stronie opowie się ostatecznie bohaterka. Tylko problem w tym, że tutaj większość czasu spędzamy w Rosji i ta Rosja nie prezentuje nam nic, o co bohaterka mogłaby walczyć. Nic. Ona musi oczywiście wierzyć we frazesy, że ona jest patriotką, kraj jest najważniejszy, ona zrobi wszystko dla kraju, ale ona nie ma o co walczyć. Ona nie ma o co walczyć. Ona ma o co walczyć. Dlatego... No ale tylko matkę. Tak, dobrze, ale tu chodzi właśnie o to, że ona jest szantażowana, że ona walczy o siebie. No. Ona nie walczy o kraj. Ona nie ma żadnej idei poza przetrwaniem i poza ratowaniem matki. Tutaj... No. I to jest problem dla mnie w tym filmie. No tak. Bo on się stara budować, że ona ma problem, jakąś rozterkę. Ona zdaje się, że kompletnie go nie ma. Ona bez problemu ulega wpływom innych osób po prostu. Dla to, co mówię, że on tutaj nie ma prawie charakteru. To tak to niestety wygląda, że ona bardzo łatwo nią manipulować i przenieść na swoją stronę. A z drugiej strony nagle at the end of the day okazuje się, że ona faktycznie jest jednostką wybitną, tak, że tak naprawdę ona tym wszystkim sterowała. I ona ma plan. Ona ma plan. W ogóle to, że ona ma plan, to jest taka scena na lotnisku, która jest absolutnie przekomiczna. Problem polega na tym, że z tą bohaterką jeszcze, o czym muszę powiedzieć, że ona jest poprowadzona niesamowicie sinusoidalnie. I nie chodzi tutaj o wątki, o to, po której ona jest stronie, tylko o to, jak ona reaguje na konkretne wydarzenia. O to, że najpierw widzimy ją jako niewinną dziewczynę, która jest oburzona tym, z czym przyszło jej się zmierzyć. I widzimy, że ona się zmusza, że ona nie chce, że się zmusza. Później nagle, nie wiedzieć dlaczego, widzimy jakiś przełom i ona jest pokazana jako ta, która jest ponad, jako osoba, która może faktycznie ma zadatki na jednostkę wybitną i doszło w niej do jakiejś zmiany i teraz ona będzie górą, ale później znowu następuje ten spadek. Ona znowu nie radzi sobie z pewnymi rzeczami, ona znowu jest tą niewinną, która się zmusza, która musi sobie jakoś poradzić z tym, w czym jest. Później znowu widzimy, że ona jest górą i tak naprawdę to nie prowadzi do konkretnej jakiejś liniowej zmiany w niej, tylko jest bardzo chaotycznie przeprowadzona. Tak, no bo to ona jest takim... Ona jest taką postacią, która jest na usługach scenariusza bardzo. Że teraz musimy zrobić taką woltę w tą stronę. Teraz musimy rozbudować ten wątek. Więc ona tak sobie lata w górę, w dół, jak taka jaskółeczka. I
I bum, i pada. I przez to no, trudno nam jakkolwiek w nią uwierzyć. W nią czy Joela Edgertona, który tutaj no, stara się, robi co może, ale ma rolę, której no, nie uratowałby, nie wiem, Daniel Day-Lewis, podejrzewam, jeśli by wziął tą scenę. No, myślę, że nie zaryzykowałby takiego projektu. Podsumowując, widzicie, my narzekamy dużo na ten film. Narzekamy, no bo za dużo jest luk w scenariuszu, za bardzo nam się nie podobają dialogi, absurdy, które tym filmem tutaj rządzą. On jest zbyt rozciągnięty. Narzekamy głównie dlatego, że to mógł być bardzo dobry film. Tak. Mógł tak. być trzymający w napięciu to, film, jakich mało ostatnio w kinie, powiedziałbym, bo takich thrillerów. Bo to nie jest tak, że my chcemy drzeć łacha z tego filmu i nie dostrzec niczego dobrego w nim. Nas najbardziej boli to, że... Znaczy, wydaje mi się, że nas najbardziej bolą po prostu dobre pomysły, które nie wyszły. Mhm. Bo tutaj, wiecie, ten film, on nie jest zły. On jest po prostu bardzo nijaki w pewnym momencie i jego można obejrzeć w kinie, cieszyć się, że są ładne obrazki, są ładni ludzie w obrazku, czasem się można pośmiać z Rosjan i w ogóle jest super. Tylko, że kurczę, cały film, miałem wrażenie, że ten film aspiruje do czegoś więcej niż tylko opowiedzenia historyki szpiegowskiej. Tak. I to już tutaj jest położone kompletnie i to po prostu rozczarowuje. To jest bardzo, bardzo duży zawód. I to takie filmy, które mają kobiecą bohaterkę, która ma być takim mocnym charakterem, no śmiejemy się tutaj, bo właśnie ona miała być mocnym charakterem, a to nie wyszło. Mało tego, kilka razy jest powiedziane, że ma mocny charakter, jest tylko powiedziane, bo ale tego no, nie no, widzimy. Ale no to właśnie, to jest to, o czym mówiłam, że nam się tutaj o niej bardzo dużo mówi, a my niewiele widzimy. I ja z takiego filmu, który ma taką bohaterkę, chciałabym wyjść z taką silną energią i przekonaniem, że oto mogę zrobić wszystko. Ja jako kobieta. I na przykład z Atomic Blonde wychodziłam z takim wielkim powerem. Kurde, drżycie faceci, ja teraz mogę zrobić wszystko na tym świecie. Ten film w ogóle nam tego nie zostawia. W ogóle. On jest bardzo niezapamiętywalny, mam wrażenie, że my za 2 tygodnie tylko będziemy... Aha, to ten taki źle przetłumaczony tytuł. No, i niewiele z nas tutaj faktycznie zostanie. Że to jest takie... No film do zobaczenia. Jak ktoś, nie wiem, jak będzie leciało w telewizji, no to można sobie pooglądać, ale tak nie trzeba się specjalnie skupiać na fabule, bo to... Właśnie na takiego typowego popcorniaka on jest trochę zbyt rozwlekły. I zbyt... I za bardzo chciałby być czymś więcej niż zwykłym popcorniakiem. Zbyt poważny jest niestety. Mhm. On jest zbyt poważny. I czasami ja mam wrażenie, że mógłbym się zaśmiać na to, co robi Joel Edgerton, bo on tutaj ma postać prawie że karykaturalną dla mnie. Znaczy, no, już nie rozwijajmy tego wątku, ale on naprawdę czasami dość... Gra w też bardzo specyficzny sposób i dla siebie konsekwentny, ale też jakby wyjęty trochę z innego filmu. Podsumowawszy... Powiedzmy nasze oceny i już nie przedłużajmy. Tak, myślę, że ode mnie do tego filmu wynduje taka kiepska, ale 5/10. To jest taki absolutnie średni, nijaki film, który po mnie błyskawicznie spłynie. Trochę musiałem się wypowiedzieć tutaj o minusach, które mnie bolą, bo rozczarował mnie ten film, ale jednocześnie go, kurczę, jakby go odpowiednio jeszcze zmontować, to byłby nie najgorszy taki do obejrzenia sobie film, taki rozrywkowy w miarę. Brakuje mi takiego kina szpiegowskiego. No. Nie ukrywam, bo jest James Bond, znaczy już jakiś czas nie ma i trochę jeszcze poczekamy następnego, ale są takie filmy właśnie jak Atomic Blonde czy John Wick, które są bardziej akcyjne. Tutaj chciano budować napięcie, jakieś takie szpiegowskie gierki pomiędzy agentami, kto kogo na czyją stronę przyciągnie, ale to, o ile świetnie wychodziło w filmach na podstawie prozy Toma Clancy'ego, tak teraz już zostało zapomniane i ten film zdecydowanie tego nie przywróci. Ta jaskółka nie uczyni wiosny w tym kontekście. No, tak, ja sama nie wiem, jaką ocenę mam przyznać, bo z jednej strony może faktycznie ten film zasługuje na 5, z drugiej strony ja bym dała 4 z plusem w skali od 1 do 10. Sama nie wiem. Gdybym przejrzała moje inne opinie na filmowe, to prawdopodobnie oceniłam na 6 filmy, które były lepsze, ale po prostu nie potrafię dać temu filmowi więcej niż 5, a to 5 i tak wydaje mi się, że jest mocno naciągnięta. No w thrillerze jednak powinna być jakaś emocja, a tutaj nam jej zabrakło. Zdecydowanie poza tak. Znudzeniem nie było emocji. No, chciałabym, żeby to było takie lepsze Atomic Blonde, a było dużo gorsze Atomic Blonde. Tak chyba mogę powiedzieć. Znaczy Atomic Blonde, ja nie chcę aż tak bardzo składać tych filmów w jedno, bo jednak Atomic Blonde w dużej mierze polega na akcji.
I tamtej ta akcja jest tam fantastyczna. Tak, i właśnie o to mi chodzi, że ja bym chciała taką mocną bohaterkę w filmie, który nie jest aż tak oparty na akcji. A, no w ten sposób to o okej, to mi to rozumiem. O tak. To mi chodzi i chciałam, żeby to było lepsze Atomic Blonde, jest gorsze Atomic Blonde. Tak no, mówiąc pokrótce. W tym kontekście okej, tu się zgodzę. Do usłyszenia w następnych materiałach. Miejmy nadzieję, że będą one dla nas powodem do bardziej optymistycznych rozmów. Tymczasem ahoj, stygnijcie po Oscarach. Tymczasem polem lasem. I zapamiętajcie sobie jedno, lepszy wróbel w garści niż jaskółka na ekranie. Nawet na plakacie. No, zdecydowanie. Bardzo ładna puenta. Ahoj. Ahoj.